Kilka lat przerwy, następnie kilka kiepskich wyborów filmowych. Ale tym obrazem Will Smith przypomina, że jest naprawdę dobrym aktorem. Wstrząs to film oparty na prawdziwych wydarzeniach, opowiadający historię patologa z Pittsburgha, nigeryjskiego pochodzenia, odgrywanego tutaj właśnie przez Willa Smitha. I tak, po przeprowadzeniu sekcji zwłok jednego z graczy lokalnej drużyny futbolowej, dochodzi on do wniosku, że ludzkie ciało nie zostało stworzone do grania w ten sport. Powiedz mi coś, czego nie wiem, prawda? Futbol, amerykański futbol, to bardzo brutalny, kontaktowy sport. Kości są łamane, karki przetrącane. Nie trzeba być lekarzem, żeby to stwierdzić, prawda? Jednak dobry doktor Bennett Omalu, ponieważ tak się nazywa postać odgrywana przez Willa Smitha, odkrył, że przy każdym zderzeniu jednego zawodnika z drugim gracz przeżywa mini wstrząs, nieodczuwalny w danym momencie, ale który mecz po meczu, powtarzany, doprowadzi do tego, że umysł gracza przestaje funkcjonować normalnie. Nie może myśleć, zaczyna wariować, odczuwać napadem paranoi, no i oczywiście niesamowity ból głowy. W przeszłości było to brane za oznaki Alzheimera. Jednak tak naprawdę mózg dusi się od środka, jak to powiedziała postać odgrywana przez Willa Smitha. Większość graczy odczuwających taką dolegliwość popełnia samobójstwa lub organizm tego nie wytrzymuje i sam się zatrzymuje. Doktor publikuje swoje badania, ale wtedy oczywiście pojawia się problem w postaci NFL, czyli Stowarzyszenia Ligi Amerykańskiego Futbolu. Futbol to wielki biznes i wiele miliardów dolarów. Innymi słowy, stowarzyszenie będzie wolało raczej zdyskredytować badania lekarza, niż powiedzieć, czy też przyznać się do prawdy, jaką jest stwierdzenie, że amerykański futbol nie jest dla ludzi. Co ciekawe, także opinia publiczna w tym filmie nie chce przyjąć tego do wiadomości, ponieważ jak powiedział jeden z bohaterów tego filmu, ludzie chcą tylko dwóch rzeczy, żeby ich drużyna wygrywała na równi jak jedzenia na ich domowym stole. Posłuchajcie, to przede wszystkim film, który się skupia na postaciach, a w szczególności w dużej mierze na głównej postaci, jaką odgrywa Will Smith. Jego problemach, jakie stwarza mu opublikowanie swoich badań, przez które w ostatecznym rozrachunku traci pracę, oraz jego zachwianie w amerykańskie wartości. Jest to postać emigrant, dla którego niebo było na pierwszym miejscu, a Ameryka tylko jedno miejsce niżej, więc nie jest mu łatwo zmierzyć się z rzeczywistością, w której tylko przez to, że robił to, co do niego należało, zostaje w pewien sposób zgnojony, zmieszany z błotem. I Will Smith wywiązał się z tej roli naprawdę bardzo dobrze. Jest to jedna z jego lepszych ról od bardzo, bardzo dawna. I nie mam tutaj tylko na myśli dodanego przez niego akcentu. Tak samo dobrze spisywał się dalszy, drugi plan. Mam tutaj na myśli Alberta Brooksa, który grał szefa, mentora i przyjaciela Willa Smitha, a jeszcze lepszy był Alec Baldwin. I na początku wydawało mi się, że będzie on grać złą postać, negatywną postać. Grał on lekarza, który prowadził zawodników w drużynie z Pittsburgha, u których jako pierwszych pojawiły się objawy tej choroby. I sądziłem, że będzie to postać, która będzie się starać ukryć to, że wcześniej nie wykrył objawów tej choroby i pozwalał im grać dalej, co pogarszało ich stan. Ale nie, zagrał on faceta, który chce naprawić swoje błędy i który jako jeden z pierwszych wierzy doktorowi Omalu i pomaga mu w dążeniu do nagłaśniania tej sprawy. I to naprawdę jedna z lepszych ról Baldwina w karierze. Jedyną wadą w tym obrazie jest tylko to, że nie mamy za bardzo odpowiedzi ze strony NFL. To znaczy, nie ma żadnej konfrontacji doktora Omalu z władzami federacji. Jakby twórcy za bardzo nie chcieli wkurzyć prawdziwych władz NFL, nie chcieli ich zdyskredytować i przedstawić w bardzo złym świetle. Jedynie musieli zmienić prezesa. Dlatego wydawało się to trochę suche, czyli była to walka z wiatrakami. To dosłownie, ponieważ na końcu filmu, albo raczej z życia, wiemy, że nic się nie zmieniło. NFL ma się świetnie, zawodnicy nie noszą jakichś innych specjalnych ochraniaczy czy kasków. Choroba istnieje, ale już niedługo kolejny Super Bowl, więc kogo to obchodzi? I to taki film, mówi o trudnym problemie, ale za bardzo nie chce przedstawić winnego, tylko ostrzega i mówi, wybór należy do ciebie. Czy chcesz zostać zawodnikiem? A jeżeli tak, to mogą być tego konsekwencje. Ja daję filmowi wstrząs 6,9 na 10. Trochę za mało, żeby była pełna siódemka. Naprawdę. A kolejny film, jaki zrecenzuję, to chyba będą Psy Mafii. Och, kolejny świetny tytuł polskiego dystrybutora. Tutaj MV, ja mówię, ty słuchasz. Pozdrawiam i do usłyszenia.